Dzień dobry, witajcie. Dziś słuchajcie ostatni dzień roku. Jestem ciekawa, czy macie jakieś plany, bo my na przykład planujemy jechać na obiad do rodziców, a potem planujemy wrócić do mieszkania i po prostu siedzieć na dupie przed telewizorem, żeby odpocząć. Taki nasz Sylwester w tym roku. Jestem ciekawa, czy ktoś z was idzie na jakiś bal albo coś takiego. My w tym roku zdecydowanie jakby chcemy pochillować, prawda, Andrzeju? No i nawet sporo w tym celu mamy zakupione dwie butelki musującej oranżady. Jak to się nazywa? Trele Morele. Tak. Z Lidla, no. Truskawkowe. Także będziemy dzisiaj szaleć. Słuchajcie, dużo się działo w tym roku i tą końcówkę chcemy odpocząć. Wiecie jak to jest, święta i po świętach ten czas mija bardzo szybko. Jeżeli wyjeżdżacie do rodzinki, a nie bierzecie urlopu, to zazwyczaj te wyjazdy są jednak takie krótsze niż dłuższe. To jeżdżenie w tą i z powrotem też bywa męczące, więc tak. Końcówka roku to był czas dla nas, żeby ponadrabiać, może nie że zaległości, ale żeby pospotykać się z bliskimi. Byliśmy na święta u mojej babci, widzieliśmy się też z rodzicami Andrzeja. Byli w piątek moi znajomi ze studiów. Wczoraj byliśmy Julki i Mariusza. Andrzejowi pika zegarek. A dzisiaj, no właśnie, tylko podjedziemy do rodziców i będziemy chillować. Chciałabym wam przypomnieć przy okazji, jak już tak sobie do was gadam, że w moim filmie urodzinowym, gdzie uskuteczniałam konkretną paplaninę, pojawił się konkurs i nie pokazałam tam wtedy nagrody w tym konkursie. To jest ta nagroda, taki zestaw możecie wygrać, jedna osoba z was. Wszystkie szczegóły znajdziecie w filmie właśnie urodzinowym. Andrzej go wam tutaj pięknie podlinkuje. Tu karta, o tu będzie, tu. Tak, także bierzcie udział. Póki co jest jeden komentarz. Może będzie ich więcej. Zobaczymy. Wydaje mi się, że nagroda jest bardzo fajna. Ja bym się z takich bardzo ucieszyła. To jest naprawdę fajny set, więc jest o co powalczyć. Słuchajcie, wczoraj byliśmy w galerii handlowej, bo byliśmy w kinie. Oglądaliśmy nowego Aquamana. Generalnie bez szału, ale nastawiłam się chyba na coś gorszego, więc mi się nawet podobało. Andrzeju, jak twoje wrażenia? No, ogólnie w sensie, tak jak ci powiedziałem, jeśli chodzi o ironicznego, sarkastycznego superbohatera, to dla mnie numer jeden Deadpool, ale ogólnie oglądał się spoko. No właśnie. No i jak już byliśmy w galerii handlowej, to musiałam kupić sobie coś nowego, coś co mam już na sobie. Taka, słuchajcie, sukieneczka sweterkowa. Kosztowała, była przeceniana ze 180 na 120 zł. Pewnie niedługo będzie można kupić ją jeszcze taniej. O, moje laczki dubajskie. Ale stwierdziłam, że fajnie byłoby mieć taką miluteńką stróweczkę na Sylwestra, więc już sobie zakupiłam. Przy okazji kupiłam też sweterek. Pokażę wam, jestem z niego bardzo dumna, kosztował 40 zł, jest bardzo leciutki i do jeansów, teraz nie będę mierzyć, wybaczcie, ale do jeansów naprawdę wygląda świetnie. Jest bardzo miły, bardzo. Oczywiście te swetry z H&M, jak nie są z tej kolekcji, wiecie, takiej bardziej premium, no to one mają sztuczne składy, ale aż tak mi to zimą nie przeszkadza. I chciałam wam pokazać, słuchajcie, wczoraj widzieliśmy się z Julką i z Mariuszem, oni dostali prezenty od nas, ale my dostaliśmy prezenty od nich. Prezentów Andrzeja wam do końca nie pokażę, bo tam są napoje wyskokowe dla osób powyżej 18 roku życia, ale to jest w ogóle sztos. Ja jestem, no i ja i Andrzej jesteśmy na maksa fanami Marvela i słuchajcie, jakie to jest miłe, szkoda, że nie możecie tego poczuć. Ja nie wiem, co to jest za materiał, ale jest to totalnie misiaste i mamy tutaj właśnie taką parę skarpetek, a tutaj jest taki duży Marvel, bo to są dwie pary, także sztos. Jak ktoś jest fanem, to w Primarku widzę, można coś takiego dorwać. I patrzcie, jakie piękne dostałam skarpetki i w ogóle hit, bo ja też byłam właśnie wczoraj w H&M, jak kupowałam te sweterki i też kupiłam sobie skarpetki, bo ja zimą lubię nosić takie skarpetki, które sięgają tak, wiecie, troszeczkę wyżej i wtedy to tak cute wygląda właśnie na przykład do sukieneczek albo coś takiego. Zaraz któreś z tych skietek założę. To są te, które dostałam właśnie od Julci i od Mariusza, ale taki bardzo fajny zestaw, tylko taki klasyczny, po prostu w różnych kolorach też sobie kupiłam. I słuchajcie, nie było to aż tak koszmarnie drogie. 40 ziko za 5 par takich, wiecie, dłuższych skarpetek. Pewnie zaraz sobie te białe założę. No i coś, co mi totalnie zaskoczyło. czyli część mojego prezentu, słuchajcie, świeca. Twinkle Candle, czyli no nic innego jak Ajax. ja ją, słuchajcie, oczywiście oglądam.
od niedawna w sumie, w sensie no od niedawna stosunkowo rzecz ujmując, bo Angelika nagrywa na YouTube'a kilkanaście lat, a ja oglądam ją chyba od lat dwóch. Zobaczyłam ją po raz pierwszy wtedy, kiedy poleciała do Kreci na Vlogmas, no bo ja oglądałam Krecia i tak też poznałam Antiax i powiem wam, że byłam naprawdę ciekawa tych świec. Zawsze jestem w ogóle ciekawa tych produktów influencerskich, bo to nie zawsze wychodzi dobrze. No, ale tak, takie jest pudełeczko, tak się prezentuje świeca. Oczywiście ją teraz spakowałam, żeby wam pokazać pudełko, ale już wczoraj tylko jak ją dostałam, to musiałam ją odpalić. Muszę wam powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo fajny, świąteczny zapach. Powiedziałabym, że taki dosyć elegancki. Fajnie, tutaj jakby co to Andrzej tutaj gmerał paluchem, ale ona się bardzo ładnie i równo stopiła i fajnie, bo jest ma trzy knoty. Dzięki temu właśnie tak jakby cała ta jej powierzchnia się równomiernie jakby wiecie, topi. Nie robią się takie grudki albo brzegi nie zostają takie wiecie, nieroztopione. Naprawdę bardzo ładny zapach. Bardzo elegancki. Tylko on tu ma wino w nazwie, a mi to pachnie nie wiem czy winem. To czy... jest cynamon, kardamon i wino. Tak? No. No ale ładnie, takie w sensie kardamonowe ciastka. Cynamon trochę mi się tutaj wybija. Ale nie jest taki ostry. Dla mnie to tak pachnie około, tak, ale dla mnie to tak pachnie około ciasteczkowo taki, chyba. Taki trochę grzaniec. Chociaż ja nigdy nie piłam, o właśnie chciałam powiedzieć, że nigdy nie piłam grzańca, nie wiem jak pachnie grzaniec, więc może dlatego. Ale jest bardzo super. No. Naprawdę, ekstra. I pachnie bardzo mocno, nawet tak jak wiecie jest niezapalona, a jak się paliła to w ogóle nie bolała nas głowa, więc fajnie. Zresztą z takich fajnych świec, a wydaje mi się, że mimo wszystko tańszych, chociaż gramatura też jest inna, bardzo fajnie nam się sprawdza świeca, która się właśnie teraz pali. I to jest świeca od Lulalow we współpracy z Karoliną Stylizację. Może wam ją pokażę? Przykręcę. Nie będę tego wyciągać. Ale tak wygląda, słuchajcie, etykietka tej świecy. I ona naprawdę też tak pięknie ciasteczkowo pachnie. No, może jakoś ustrać na rzepie, ale chyba ciężko. O, coś jest. No, pięknie to wygląda. No i fajnie, bo ten... No to ja też kiełko jest chudsze, więc mieści mi się jakby, wiecie, w ten strojek, nie? Więc może to ładnie wyglądać na stole. Jest to lekki bałagan, ale nie szkodzi. Słuchajcie, no przyznam się wam bez picia, że właśnie nic takiego specjalnego na ten koniec roku, jeżeli chodzi o film, nie przygotowaliśmy, bo po prostu odpoczywamy i spotykamy się z bliskimi. Także żeby już tak nie przedłużać, to może chciałabym reasumując ten film mój urodzinowy powiedzieć, że jestem mega szczęśliwa, że udało nam się ogarnąć akcję mieszkanie w tym roku. Wyjazd do Dubaju to oczywiście też była piękna sprawa, spełnienie moich marzeń. Tutaj Andrzej stanął na wysokości zadania i poświęcił się, bo na początku nie chciał, miałam takie wrażenie, ale zgodził się, żebyśmy obrali na podróż poślubną kierunek, który mi się marzy, no i właśnie stąd ten Dubaj, także naprawdę dużo pięknych rzeczy się wydarzyło w tym roku, mam nadzieję, że w przyszłym wydarzą się kolejne. Jeżeli chodzi o moje osobiste plany z takich rzeczy, które chciałabym, żeby się wydarzyły, nie wiem jak Andrzej, zaraz go wam pokażę, to może też się z nami podzieli. Chciałabym, bardzo bym chciała wybrać się w podróż do Stanów Zjednoczonych. Wczoraj nawet rozmawialiśmy o tym z Julką i z Mariuszem. Wydaje mi się, że fajnie byłoby polecieć razem. Rozmawialiśmy o tym, że fajnie byłoby polecieć na 3 tygodnie. Tak żeby, wiecie, bilety są bardzo kosztowne. Więc żeby już polecieć i przejechać się wzdłuż wybrzeża, zobaczyć jak najwięcej rzeczy. Także z takich rzeczy powiedzmy podróżniczych, to fajnie byłoby, gdyby udało nam się właśnie zobaczyć Stany Zjednoczone. A z takich rzeczy wydaje mi się życiowo rodzinnych, no to miło by było, gdybym ogarnęła tą swoją sytuację z cukrem i gdybym mogła gdzieś w trakcie przyszłego roku pochwalić wam się, że zostanę mamą. Czy tak będzie? Zobaczymy. Takie mam dwa główne cele na przyszły rok. Andrzejku, a jakie są twoje? Poczekaj. Ja wam powiedzieć tylko, że jest fajnie tworzyć ten kanał. Ja tak sobie trochę się spełniam artystycznie, powiedzmy tym i kreatywnie. Móc nagrywać to z Kasią i mam fajną zabawę i fajnie, że wam się to chociaż trochę podoba. Jest was już więcej niż garstka i cieszę się, że to oglądacie. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na kolejny rok i że będzie was jeszcze więcej i wszystkie te ciepłe słowa i to, że się angażujecie i piszecie i to jest mega miłe i bardzo wam dziękuję. Dziękuję, a tak życiowo? Tak życiowo? O rodzinie, chciałbyś coś? No bo basa, wiadomo, co syna zrobić, nie?
Znaczy, to też jest, pewnie już wiecie, bo nieraz to mówiłem, ale jestem mega określony, że chcę mieć synka i to wiesz. Znaczy, wszystko zależy od ciebie. No, ale wiadomo, no, synek musi być synek. Nie, znaczy, wiecie, można sobie żartować, zawsze się powtarza, że nieważne co, byleby było zdrowe, ale wydaje mi się, że każdy z nas zawsze ma jakiś taki swój typ na pierwsze dziecko. Andrzej chciałby mieć syna i ja chciałabym mieć córkę. Także zobaczymy, co się wydarzy i czy w ogóle takie rzeczy się zadzieją. Kurczę, Kasia, no bo ile będzie ze mną robił, będzie mi latarkę trzymał. Wkręcał śrubokrętem jakiś. Będziesz mu mówił, że źle ci świeci. No, no i po co to? Będziesz się kłócić. Ale to jest tradycja. To jest jakieś, wiesz, takie pokoleniowe, to trzeba przekazywać. Ale nie, fajnie będzie, no, także tak. A nie masz, Andrzeju, żadnych podróżniczych celów? Nie, no zobaczymy, co będzie. No, myśleliśmy, że. Ja myślałem, że bardziej w przyszłym roku ta Turcja pójdzie, ale zobaczymy. Dobrze. Oddaję kamerę. I dodam jeszcze, że życzyłabym sobie, żeby zawodowo ten przyszły rok, który już za chwilę zapuka nam do drzwi, był tak samo owocny jak ten. Bo wydaje mi się, że dużo miłych, zawodowych rzeczy się w tym roku wydarzyło i fajnie byłoby to powtórzyć, albo może nawet przebić. Trzymajcie kciuki, żeby tak było. Życzymy wam oczywiście wszystkiego, co najlepsze. Bawcie się dobrze, jeżeli macie taką ochotę, jeżeli chcecie siedzieć tak jak my w domu, to też nie jest nic złego, słuchajcie. Z wolnych dni trzeba korzystać tak, jak my tego potrzebujemy. Także mam nadzieję, że dzisiaj miło spędzacie czas właśnie tak, jak najbardziej tego potrzebujecie. Jeżeli macie jakieś marzenia, wishlisty albo inne postanowienia noworoczne, mam nadzieję, że wszystko, co tam sobie tylko zaplanujecie, się wam po prostu pospełnia. Bo dlaczego nie? Trzeba wierzyć w dobre rzeczy. Dziękuję wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w następnym roku.